Bardzo dobrze Platon zaczął o tym, że trzeba pilnować swojego życia. Ja bym chciał przypomnieć z listu do Kolosan, co się stało w życiu Bożych dzieci i żebyśmy o tym pamiętali, a potem jeszcze będzie z psalmu fragment. To będzie list do Kolosan, rozdział 2, od 13 wersetu. Was, którzy umarliście w grzechach, nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim, czyli z Jezusem, ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. Rozbił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim triumf nad nimi. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowych księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnymi usposobieniem swoim i nie trzyma się głowy, z której całe ciało ożywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. To jest fragment, który mówi o tym, że przypomina nam, że Jezus umarł za nas, że my powinniśmy według tego fragmentu być tymi, którzy razem z Nim umarli, bo wtedy możemy być zwycięzcami. Jeżeli nie jesteśmy w Chrystusie, to ciągle jesteśmy dłużnikami Boga, ciągle jesteśmy winni śmierci i nie ma dla nas żadnego zwycięstwa. Ale jeżeli jesteśmy w Bogu, w Jezusie, to 15 werset mówi, że w Nim Bóg odniósł triumf nad wszelką zwierzchnością, nad wszelkim duchowym światem, nad wszelkim grzechem. Jeżeli my umarliśmy razem z Jezusem i z Nim powstaliśmy, to tak powinno być w naszym życiu. Ale dalej jest napisane, że ten, kto skupia się nie na Bogu, ale na tym, co widzi, na tym, co słyszy, to się oddala od Boga. To ludzie zaczynają nie pilnować swojego życia, tak jak Platon mówił, zaczyna to zarastać, ten grzech coraz bardziej w nich wzrastać i zaczynają oddalać się od Boga, zaczynają żyć jakimiś swoimi poglądami, swoimi widzeniami i cieszą się z tego, co oni mają i mówią, że to jest to, co powinno być. Ale 19 werset mówi straszną rzecz o takim człowieku, który zapomniał Boga, który nie pilnował tego swojego ogrodu, swojego życia, że przestał trzymać się głowy. To jest prosty obraz. Jeżeli stracimy rękę, da się żyć. Każdą część ciała praktycznie możemy stracić i dalej żyć, ale jeżeli stracimy głowę, to umieramy. Po polsku jest też takie powiedzonko, że ktoś stracił głowę. Jeżeli stracimy głowę dla czegokolwiek innego, a nie dla Boga, to przestaniemy żyć. To nie będziemy wiedzieli, co jest dobre, co jest złe. Zagubimy się, bo nasze oczy zaczną patrzeć na to, co nam się wydaje dobre, bo nie będziemy mieli łączności z głową. A organizm nie może żyć dobrze bez głowy. Wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, jest kierowane przez głowę. I tak podobnie jest w życiu duchowym. Jeżeli nie będziemy żyli blisko Boga, nie będziemy czujni, nie będziemy w Bogu, bo nawet nie wystarczy być blisko Boga, trzeba być w środku, to umrzemy, bo grzech przyjdzie i nas zabije. Ale jeżeli będziemy pilnować naszego życia, to będziemy mogli żyć w radości, będziemy mogli żyć w bezpieczeństwie, będziemy wiedzieli, za co możemy Bogu dziękować, bo będziemy wiedzieli każdego dnia, co Bóg dla nas robi. Jeżeli będziemy trwali w Jego duchu, w Jego słowie, to będziemy bezpieczni i będziemy mogli się cieszyć pełnią życia. I chciałbym przeczytać jeszcze z psalmu
73. W sumie cały psalm mógłbym przeczytać, ale to jest ciekawy początek. Od początku czytam psalm 73. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto jest prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Proste stwierdzenie. Psalmista wiedział, może z tych ksiąg, które miał, ale myślę, że głównie z relacji z Bogiem, że Bóg jest dobry dla tego, kto jest prawy, dla tych, którzy są czystego serca. I potem padają bardzo ciekawe słowa. Drugi werset. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. I potem jest opis tych bezbożnych, tych też bogaczy. I zobaczcie, człowiek, który znał prawdę, bo zaiste to jest tak jakby, no prawdą jest, że Bóg jest dobry dla prawych, że błogosławi tych, którzy są czystego serca. On to wiedział i popatrzył na swoje serce, na swoje życie i co stwierdził? Że się gdzieś zagolopował, że zaczął patrzeć nie na Boga, że zaczął patrzeć na to, że ludziom się powodzi, zaczął im zazdrościć, zaczął zazdrościć tym, którzy mówili, ja jestem taki, wszystko mi się powodzi, jakbyśmy czytali ten psalm. I zaczął, przestał być czujny. Zaczął pragnąć tego, co pragnęli ci ludzie. I może być tak w naszym życiu, jak powiedział Platon też, że Bóg daje nam piękny dom, daje nam to życie nowe, ale naszym obowiązkiem jest dbać o nie. Jest być blisko Boga i pilnować siebie. Nie wystarczy, że wiemy, jak to życie powinno wyglądać, jak powinno funkcjonować, ale musimy o to dbać, żeby tak było. I ten psalmista opisuje tu to wszystko, czego zaczął zazdrościć, że niczego nie brak bogatym, że podnoszą 8 werset. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżom. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Rozumiecie, ludzie, człowiek, który znał Boga, zaczął zazdrościć ludziom, którzy po ludzku robią co chcą, którym niczego po ludzku nie brak, którzy nawet złorzeczą niebu i po ludzku uchodziło im to płazem. Nic jakby Bóg z tym nie robił. Ale zobaczcie, człowiek ten w 16 wersecie mówi tak. Chciałem to zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki nie dotarłem do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Ten człowiek nie kombinował po swojemu, bo by nie wyszedł z tego. Nie mógłby tego zrozumieć. Mówi, że to jest za trudne. I czasem jest tak w naszym życiu, że idziemy za Bogiem. On tutaj też to mówi w innych wersetach. Polecam sobie przeczytać cały psalm na spokojnie. Że idzie za Bogiem i patrzy naokoło, na świat. Inni czasem mają po ludzku lepiej niż on. Ale on miał fundament w Bogu i mówi, kiedy dotarł do tajemnic Bożych, to zrozumiał, że to wszystko kiedyś będzie miało kres. I co wtedy zostanie tym bogaczom? Nic nie zostanie. Zostaną nadzy, staną przed Bogiem i będą musieli ponieść konsekwencje swojego postępowania, swojego życia. I Bóg daje nam łaskę, to co czytałem z listu do Kolosan. Daje nam łaskę, daje nam to, że dał Jezusa, w którym możemy umrzeć i powinniśmy umrzeć, żebyśmy mogli z Nim wstać i żyć. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, daje nam moc, aby zwyciężać wszelki grzech, wszelkiego diabła, żeby wołać do Boga, jeżeli nie mamy mądrości i nam to objawi, jakie są rozwiązania tych sytuacji. Tylko czy będziemy czujni, czy będziemy chcieli dociekać tych tajemnic Bożych,
dopomina Cię do Boga: Boże, widzisz moje serce, że zazdrości temu, co Tobie się nie podoba. I czy będziemy chcieli wrócić ze złej drogi? Bo Bóg mówi, że w Jezusie jest nasza nadzieja, że On umarł za wszelki grzech i że w Nim jest nasze zwycięstwo. A poza Nim jest tylko pycha życia, jest tylko przechwalanie się, życie dla tego, co tu i teraz. I bez Boga nie jesteśmy w stanie być mądrymi i zrozumieć, że to wszystko się kończy. I jeżeli Bóg na przykład powie takiemu bogaczowi: koniec twojego zdrowia, będziesz teraz leżał chory, to nie jest w stanie tego kupić. Choćby miał nie wiadomo jakie pieniądze, jeżeli Bóg powie: będziesz teraz cierpiał i zobaczysz, że jestem Panem, to taki człowiek zrozumie, jeżeli będzie chciał, znaczy no, i tak zrozumie, tylko nie wiadomo, czy za tym pójdzie, że to wszystko jest tylko na chwilę, że to wszystko przemija i możemy w naszym życiu karmić albo nasze ciało, albo ducha. Pastor Robert kiedyś powiedział na kazaniu, że nie ma czasu, że nie siejemy, że ciągle siejemy. Nie jest tak, że siejemy tylko dla Boga, a jak nie siejemy, to nie siejemy. To siejemy wtedy dla śmierci, dla ciała. Ale Bóg mówi, że daje nam wszystko w Jezusie i nie musimy ulegać grzechowi, nie musimy się bać diabła, który przychodzi i nas chce oskarżać i nas chce zwodzić, bo możemy przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, Ty widzisz moje serce, widzisz, że w nim się czasem pojawiają złe myśli, że czasem ciągnie mnie do złego. Jeżeli prawdą jest to, co przeczytałem w 13 werset listu do Kolosan, 2 rozdziału, że umarliśmy w grzechach i nieobrzezanym ciele, wespół z Nim ożywił i odpuścił nam wszystkie grzechy. Jeżeli to jest naszym udziałem, to możemy przyjść i powiedzieć: Boże, przecież ja już nie chcę dlatego żyć, ja już chcę żyć tylko dla Ciebie i Tobie dawać chwałę. I Bóg mówi, że w Jezusie jest wszelka moc, wszelka mądrość i da nam wyjście z tej sytuacji. I przychodźmy dzisiaj przed Boga jako ci, którzy już nie żyją dla siebie, ale przychodźmy też tacy, jak jesteśmy, tak jak ten psalmista. My sobie czytamy psalm, on nas uczy czegoś, ale przecież on otworzył serce i spisał to. Napisał pieśń, z tego co rozumiem, że psalmy były do śpiewania, o tym, że zazdrościł złym ludziom, że w jego życiu pojawiło się coś złego, ale na końcu wychwalał Boga za to, że Bóg okazał mu łaskę, że dał mu poznać, że to wszystko przeminie. I stawajmy przed Bogiem tacy, jak jesteśmy. Jeżeli jest w nas grzech, to nie udawajmy, że jest wszystko w porządku, ale szukajmy Bożego oblicza, bo Bóg chce nam pokazać, jakie jest wyjście, chce nas uratować i dał wszystko, żebyśmy mogli mieć ratunek. Tylko czy my jesteśmy, tak jak Platon mówił, tymi mądrymi ludźmi, którzy pilnują tych swoich ogrodów, żeby nie zarosły, żeby grzech nie wrósł w nasze serce i potem bardzo ciężko jest go wyrwać. Bo Bóg daje nam swojego ducha, daje nam swoje słowo. Jeżeli chcemy być tylko czujni, jeżeli chcemy, aby to życie było święte, czyste, to mamy wszystko, żeby to życie takie było. A jeżeli nam się zdarza, że ciągnie nas do złego, to przyjdźmy do Boga i prośmy Go, żeby wyrwał to z naszych serc, żeby ten chwast nie mógł rosnąć, żebyśmy nie musieli się obudzić bez Boga i z oskarżeniami, bo Bóg dał swojego Syna, żebyśmy żyli, żebyśmy byli czyści, święci i tylko od nas zależy, czy chcemy słuchać Boga, czy chcemy patrzeć na Niego, czy może chcemy patrzeć na ten świat, na ludzi, którzy się przechwalają, którzy mówią: ja jestem Bogiem, ja rządzę w moim życiu. Od nas zależy, czy wybieramy życie w Bogu, czy wybieramy śmierć bez Boga, deptając Jego ofiarę. Także stawajmy przed Bogiem tacy, jak jesteśmy, bo Bóg nam daje wszystko, daje nam dostęp do siebie i możemy przyjść do Niego. Jeżeli tylko jesteśmy w Chrystusie, to mamy dostęp do tego, aby obmyć się z wszelkiego grzechu. Nie dawajmy się okłamywać diabłu, że
nie możesz brudny stanąć przed Bogiem. Możesz brudny stanąć i powinieneś i prosić o wybaczenie, o mycie, bo Bóg ma dla ciebie krew Jezusa, która jest w stanie omyć cię i będziesz mógł śpiewać pieśń radości, że byłeś na drodze do śmierci, a Bóg cię z niej uratował. Amen.